Siema, siema, z tej strony Elvis, witam was ziomale bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tego w ogóle tajemniczego więzienia wraz z Maciem. Dzień dobry, jak Maciach, siemaneczko. Eluwina, byczku. No i moi drodzy, było ogólnie setki, jak nie tysiące komentarzy o treści tej właśnie idealnego planu, jak mamy stąd ziomeczki uciec, ale mamy tutaj właśnie taką małą komplikację, ponieważ na odcinku Maciocha, no nie ukrywajmy, że kill nam się lekko popsuł, ma tylko jedno użycie, więc to jest ale serio. Ale Elviso, ty go po prostu popsułeś. Ty mnie nim biłeś, więc tam wiesz, byczku, więc ziomeczki. Ogólnie w tym odcinku mamy już plan, bo tutaj właśnie czytaliśmy komentarze wasze, jak mamy stąd zwiać i mamy już tej gości wszystko tutaj właśnie ułożone. Mam tu już głowę, to wam oczywiście zaraz ziomeczki przedstawię, ale ważne jest to, że dzisiaj właśnie pokonamy chyba to przejście. Nie mam pojęcia jak to wiecie w praktyce, ale postaramy się tu właśnie jakoś przejść. Więc ziomeczki, subujcie do kanału, bo to jest bardzo ważne. Bądźcie na bieżąco, zawsze tutaj właśnie ucieczką, aby dotrzeć do milionowic, więc gościu sub musi być, dzwonek musi być, to nie ma ciążku, dokładnie. No powinien już być od dawna, a jeżeli nie jest, no to teraz najwyższa pora. Najwyższa pora, więc ziomeczki. A więc teraz tak, plan wygląda w następujący sposób. Jak już tutaj pewnie każdy wie, nasze skille w parkurze są takie nikłe, że tego miejsca nie możemy pokonać. No nie, znowu stary tak. No właśnie, znowu. A więc ziomeczki, plan jest bardzo fajny i bardzo prosty, ponieważ mamy tutaj właśnie obecnie dwa craftingi w całej naszej tutaj właśnie bazie. Mamy tutaj właśnie dwa craftingi i właśnie, tu jest taka skrzynka, bo na odcinku Maciocha w ogóle w tej skrzynce pod craftingiem było to, był napis Gang Abro od tyłu, więc to jest wtedy w ogóle jakaś chora akcja. Ale dobra, Macioch, dajesz. Jezu, ale nubek, dobra. A więc teraz tak, potrzebujemy teraz tej właśnie tych dwóch craftingów. Dobra, nie próbuj lepiej, bo to ci nawet nie ma prawa udać, byczko, okej, to nie ma prawa ci się udać. Zobacz, wujek Elvis przechodzi tutaj właśnie z pomocą kolego, aby cię uratować, ponieważ teraz właśnie w tym miejscu, właśnie żeby tędy przejść, Elvis postawi dwa craftingi, gościu, o proszę. I masz tutaj właśnie już przejście. Ty, ale to się nie... stary, no co ty gadasz? No co? Ja myślałem, że to się... ja myślałem, że crafting się pali, bo jest no właśnie, drewna. Nie wiem, czy się spali, czy nie mam... no w pamięci, że nie mam pojęcia. Ale błagam, tak nie było. Jeszcze wczoraj, no bo myślałem, że to się spali. Ej, serio, staram się, teraz polecimy sobie dalej, ziemeczki. Tu jest w ogóle, no są ta tabliczka Gang Abry, okej? Okay? Gang Abry, nie mam powiedzieć, o co ja chodzi, ale to jest serio podejrzane. No uciekamy w takim razie. O, ale no nie tędy chyba, kolego, nie tędy, to się chyba nie pykło. Żyjesz! Oj, ale przykra sytuacja, więc ziemeczki, lecimy z tym, teraz tak. Co? Palił się crafting. Oj, to trzeba teraz serio uważać, byczku, więc teraz tak, mój plan jest następujący. Oj, plus jeden, byczku. Lecimy, niszczymy kraty, nie mam pojęcia na ile teraz ten kill wstarczy, ale pewnie nie za wiele, no, nie? Na jedną kratę, byczku. No, okej, okay. Więc chyba teraz będziemy musieli w ogóle tutaj resztę pokonać łapką, bo już tutaj nawet nie mamy drewna, okej? Minus jeden, byczku, nie masz drewna, więc macie coś właśnie, byczku, kop. Więc naprawdę, to jest chora sytuacja, ale musimy sobie z tym poradzić, byczki, musimy sobie poradzić, ponieważ nie ukrywajmy, trzeba szybko wrócić do milionowic, ponieważ ty już wiemy dobrze, że Abra i Baba nas szukają. O nie! Okej, okay, gasz, okej, okay, byczku, kop, ja będę gasił, ty kop, okej? Okay? Cały czas kop, nie podawaj się w ogóle. Dobra, Maciek, spokojnie, poradzisz sobie, stary, kop! Nie ma innej drogi ucieczki, okej? Nie ma innej drogi ucieczki. Więc nawet gdybyś się teraz palił, to kop cały czas, okej? Kop cały czas, nie poddawaj się. Ale czemu ten kilo zniszczyliśmy, no? No właśnie, przecież to była nasza tutaj w ogóle jedyna możliwa droga ucieczki, ale naprawdę, ziomeczki, poradzimy sobie jakoś, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ej, mi pomógł, byłoby dwa razy szybciej, wiesz, jak... Ale teraz właśnie tutaj niszczę ogień, żebyś się nie spalił. O! Jest! Udało się! Jest! Okej? I teraz tutaj, byczku, zobacz, tu wbija krata. Wiesz, to nie wiem. Ło! Krata, okej. Okay. Kopiemy teraz dolne, byku. To kopiemy teraz właśnie, byczku, dolne, więc dajesz, kopiemy. Ziemeczki, serio, to jest nasza tutaj w ogóle jedyna możliwa druga ucieczka, więc się serio postarajmy, bo jak już pewnie każdy wie, jak właśnie wbijemy na serwer milionowic, to jest taka właśnie sytuacja, że jesteśmy w tym więzieniu, więc trzeba teraz no, serio szybko wyjść, no bo nie ukrywajmy, trzeba jak najszybciej wrócić do milionowic, co i tak nie będzie łatwe, bo jak już z tego całego więzienia uciekniemy, ziemeczki, to wtedy właśnie dopiero mamy schody, ponieważ to miejsce, w którym jesteśmy, znajduje się około 100 tysięcy bloków od milionowic, nie? Więc serio. Ponad, jeszcze więcej, ziemeczki. 100 tysięcy, ale to tylko jakby w jednej tej współrzędnej. Serio, więc to jest, ziemeczki, jest serio bardzo trudne. W ogóle craftingi się jednak palą, byczku, one się jednak palą, więc to jest serio lipa. Ej, mamy tutaj dwa razy iron barsy, byczku, w skrzynce, więc bardzo fajnie. Chodź tutaj właśnie dla dobrego. Okej, okay, byciunie, więc lecimy, ziemeczki, w końcu. Jest szansa, że właśnie z tego całego więzienia uciekniemy, ale jak już pewnie Ej, każdy nie wie. Tego. Dobra, kop, kangurze, kop. Ło! Ło! Oj. Macioch. Elviso. Tak. Dobra, nie. Byczku. No nie. Dobra. Macioch, spokój się, ja teraz karty, byczku. Okej, okay, więc teraz tak. Ziomeczku, lecimy z tym, ponieważ ziomeczki, nie ukrywajmy tego, że z tego więzienia trzeba teraz uciec po prostu jak najszybciej. A co będzie dalej, nie mam pojęcia, no bo serio. Nie mamy zielonego pojęcia, co jest nad tą drabinką tam z tej strony, gościa. No bo serio, tam jest jakaś drabinka. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd ona prowadzi, ale Maciach, pewne jest jedno. Musimy się teraz serio tutaj właśnie spiąć, byczku, więc kopiemy to. No ja ci właśnie pomagam, ale tam zostawiłem dla ciebie wiadomość, wiesz? Jaką wiadomość? No, to musisz się odwrócić, żeby ją zobaczyć. No, ale...
Jak wiadomość? No nie! Serio, to co ci chodzi? No co jest? Oj, minus jeden byczku, serio, macie, wiesz, to teraz się byczku ogarni, no bo no, byczuniu. Ale ty nie wróciłeś tutaj. Ale to było niechcące, kiedy to było niechcące, więc teraz a, tyk. Ty a wiesz, co teraz robię? W ramach zemsty? O proszę, o proszę. Dobra, Maciek, stary, weź mi teraz w garść. Co ja ci zrobiłem? Niby czemu? No wkurzasz mnie powoli. Dawaj moje jedzonko, bo jestem głodny z ciebie, daj jedzonko. Nie, odpowiedz mi na pytanie, co ci zrobiłem. Elo. Okej, ziomeczki, serio. Dobra, Maciek, stary, stop. Stop, ty właśnie jakieś tutaj w ogóle dziecinady, stary, lecimy z tym. Musimy teraz tam po prostu zwać w streaminga. Jedyna dziecinna tutaj osoba to jesteś ty, ja cały czas staram się... Powiedział kangur z wielkimi uszami. No brawo. Więc lecimy, koleżko, bo już tutaj właśnie te kraty. Okej, ale serio, powiedział, co tam może być? Dzieciak z glutem w nosie. Aha. Okej, to lecimy dalej, byczku, lecimy. Teraz trzeba, stary, tutaj spiąć ziomeczki. No bo szczerze, nie mamy pojęcia, co będzie dalej. A wy nie wiem, czy wiecie, ale mam też swojego Instagrama. Bardzo mam palce, macie do niego link w opisie, gdzie właśnie wbiła wczoraj epicka fota, więc serio, obczajcie sobie, gościu, macie Instagrama w opisie, Elviso podłogo official, dajesz Maciek, wiesz, to teraz ja będę kopał, co? Może to teraz ja pokopię, co? Co myślisz? No dobra. Ale to było takie już, wiesz, takie bezsilne, wiesz, to było takie bezsilne już, to dawaj, byczku, lecimy, chodź. No ale, a co mam robić, stary, ja nie wiem, co ty odwalasz, czy ty chcesz uciekać, czy nie chcesz no uciekać? No ja chcę uciekać, ale no powiem stary, ci, że no... tylko wiesz, do lawy, to sobie kop sam. Bo byłem głodny, okej, dobra, ale no stary, nie obrażaj się na mnie, no stop, ale nie co, obrażaj byłeś się. Byłeś głodny? Poczekaj, to co? Byłeś głodny, to mnie wrzuciłeś do lawy. Okej, okay, to lecimy, daj, lecimy. Ty jesteś dobra. Jesteś idiotą, no. Dobra. Czemu? I co ty powiedziałeś? Obraziłeś mnie właśnie? Nie, nie macie. Nie, nie, nie! Zniszczę cię! Okej. Okay. Ziemeczki, serio? Ta ucieczka jest teraz bardziej trudna, bo już tutaj właśnie powoli w tej małej celi świrujemy, okej? Okay? Bo tu jest zbyt mała powierzchnia dla dwóch graczy, okej? Okay? Tu jest teraz zbyt mało miejsca, więc zdajesz, Maciek, tutaj właśnie już kop, byczku. Kop to. Zobaczymy, co będzie dalej, ale serio, to jakaś drabinka, byczku, jakaś drabinka. Miałeś żadnego pojęcia, dokąd ona prowadzi, ale bądźmy dobrej myśli, okej? Ona do góry idzie, wiesz? To może być wyjście. Do góry to może być wyjście. Wyjście nawet. Stary, w końcu będziemy mogli wbić do milionowej story po tylu właśnie tutaj miesiącach od miasta, no, okej? Okay? Rozumiesz poczekaj, to? Poczekaj, bo jeszcze przed nami długa droga, no stary, no grubo ponad 100 tysięcy kratek. Ale przynajmniej będziemy wolni w końcu. Przynajmniej będziemy tutaj właśnie wolni, tylko teraz trzeba się będzie to właśnie jakoś ogarnąć i tamki sobie właśnie zdobyć. W ogóle mogę teraz zakopać, co? Mogę teraz zakopać? Nie, no nie, no nie! Czemu znowu? Ej, serio, zaraz się podam, ok, zaraz się podam. Serio, Maciek, byczku, wiesz co? Już mnie powoli irytujesz, wiesz? Ale stary, przecież ja cię tutaj właśnie wypuszczam z więzienia, czy ty... To ja cię ratuję, to ja cię, koleżka, ratuję. Ja większość skopałem tych krat. O, jest, no nie, nie, nie! Dobra, jest wyjście. Maciek, stój, poczekaj na mnie, byczku, poczekaj na mnie, stop. Co tam jest, co? Za nie tam nie wbijesz, wiem, za nie tam wbijesz na górę. Chodź do niej teraz, no, chodź do niej szybko. Ale to wygląda jak jakieś pomieszczenie nowe. Zaraz to, byczku, sprawdzimy, ale wpierw zobacz to. Zobacz to, co jest w tej skrzynce. Jakiej skrzynce? No, okej, okay. Myślałem, że się zniszczy, okej, okay. Myślałem, że się zniszczy, a się nie dobra, udało. Dobra, ja wychodzę stąd, stary. Wow, wow! Nie, no dlaczego? Gdzie jest wyjście? Halo, no była drabinka w górę. Powinno to być wyjście, no co się tutaj w ogóle odwala? Serio! Chcemy już to nazwać, a tu jest serio jakiś nie kolejny wiem, pokój chodzi. Więzienny. Tu są jakieś tabliczki, serio, wiesz, to ogarnijmy je sobie, ale serio, już powoli wychodzi ze mnie po prostu duch sympatycznej osoby, naprawdę, serio, lecimy z tym. Witajcie, no. Maciek, witaj, koleżko, no, witaj. No witajcie, ale co witajcie? Kto to, stary, w ogóle do nas? To znowu ja, no właśnie, nie piszę, on tylko napisał, to znowu ja, jest ten chamski uśmiech nienawiści. Jest ten chamski uśmiech nienawiści. To znowu ja, czyli kto? Ja nie rozumiem. A to jak to jest osoba, która zmusiła agenta do ucieczki? Co jak to jest on? No możliwe, możliwe. Dobra, jeżeli pragniecie uciec z mojego piekielnego więzienia, to musicie się naprawdę postarać. Okej, okay, czyli... No czemu to nie ma wyjścia po prostu? Co jest ja nie tak? Że już się postarać, naprawdę, wiesz, to jest drugi odcinek stary z ucieczki, serio! Dobra! Jest to możliwe, lecz musicie pokonać niesłychanie ciężką i pełną krwi drogę. Uśmieszek nienawiści. Ha, ha, no dobra, ha, ha, dobra, ha. Co się tutaj, stary, dzieje? Co się w ogóle dzieje? To jest jakiś w ogóle ogromny to. W ogóle weź to, stary, obczaj teraz. Weź to może obczaj, co? Serio, to wo. To parkour jakiś nad lawą. Stary. A tam są drzwi, byku. Okej, okay, to jakieś drzwi, nawet jakiś guzik, więc chociaż tyle dobrego tutaj. Ale Macioch, wiesz, to jest najgorsze? Że jak pewnie doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, nasz parkour jest w ogóle jakiś minus 5000 na 10, okej? Okay? Nasz parkour... Wiesz co, no mój jest jeszcze całkiem okej, okay, ale twój to na to jest taki totalny szajs. Dobra, nie bądź takim kozakiem, co? Ej! Aha.
Super, ziomeczki, świetnie. Dobra, stary, to co teraz robimy? Co? Brawo. Co teraz robimy? Brawo dla tego pana. Dobra! Dałem sobie tutaj właśnie te swoje tutaj właśnie pierdoły, byczku, tylko teraz myśl, co możemy dalej zrobić, co? Bo tego po prostu nie mam jak przejść, byczku, to nie ma takiej w ogóle szansy, no zobacz no, to. No powiem ci tak, nie no, musimy stary próbować tyle razy, aż nam się uda, to wygląda na naprawdę długie. To wygląda na serio, wiesz co? Ale zobacz na to. No, wow, tu w ogóle, co? Wow, wyszło ci, byczku, prawie ci wyszło, okej, dobra. Maciek się spalił, ziomeczki, on się spalił w ogóle, teraz nawet nie mam wyjścia, okej? Okay? Maciek, pomocy! Maciek, ustąpię tutaj, nawet tutaj nie ma wyjścia, okej? Okay? A ja tylko stanie przejdę, bo ten jest jakaś, widzę, jakaś płytka, jeszcze stary! Ej, co ty robisz? No chcę stąd właśnie jakoś wyjść, ale nie mam właściwie jak teraz, stary... Aha. O kurde. O kurde, no, nie jest ciekawie. Okej, okay, ziomeczki, serio, o, po prostu kurde, to jest lipa. Byku. No! Co jest, byku? No dawaj tutaj szybko, bo to płonie, wiesz? Co płonie? Płonie. Stary, ale wiesz co? Nie ma takiej w ogóle opcji, żebyśmy to dzisiaj przeszli. No stary, tylko to, no jest, spójrz na to. Ja ci przecież powiem, to jest stary, długie. Za tysięcznym razem to powinno nam czekaj, się udać. Czekaj, policzmy w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie widzę, stary. Ale to jest co najmniej na jakiejś stak klocków, stary. No zobacz. Na jakiejś stak klocków parkour. Ten jest w ogóle jakaś szyba ogromna. Aby nie było pewnie łatwiej, nie wiem, stary. Serio. To jest coś, czego sami nie mamy po prostu szans, żeby przejść. Stary, co ja teraz robimy? Że damy sobie radę. Ej. A co gdyby to zcheatować? Ale jak to zcheatujesz niby? Odsuń się. Nie doskoczysz. Wow, nie no nie! No, super. O nie! No i nawet masz zginął, okej, nawet zaraz masz zginął, super. Serio, stary, nie mam pojęcia, co teraz zrobimy. Ej, to się nie da, poczekaj, ale nie ma takiej szansy. Jak ja bym się wybił, może jak ja bym się uderzył. Ej, a gdyby się właśnie wybił, no? To czekaj, stary. Trzy, cztery! Jest! Jest! O, stary, jest! Co? Aha. Aha. Ziomeczki, świetnie, świetnie, przecież nasz parkour to jest taki totalny szans, że nie ma takiej w ogóle szansy, abyśmy to całe pokonali. Macioch! Pomocy! Macioch, nawet ty! No nie! I naprawdę będzie to jest ziomeczki jakiś dramat, okej, więc teraz pamięci Maciach tak. Musimy teraz tutaj właśnie po prostu pomyśleć, jak możemy to zrobić logicznie, bo tak po prostu tego sobie nie przejdziemy, bo to jest zbyt trudne. Więc teraz teraz tak, pomyślmy, jak możemy to zrobić no, jak najlepiej, a to jakoś przejdziemy, więc ziomeczki, gdzie są? Serio, w tym odcinku to już będzie finał, ponieważ to jest dla mnie zbyt wiele, to jest dla mnie już zbyt wiele, bo nie ma takiej w ogóle szansy. Abyśmy my, dwa największe numery w parkura to pokonali, stary. A nawet jak jedna sama pokonała, to droga ja spadnie. Ja sobie nie? poradzę, ja tam ucieknę, tylko że muszę się nauczyć. Pewnie, nauczyć. Za pierwszym razem się nie uda, za drugim też, ale za dziesiątym się uda. Za dziesiątym, no wątpię, może za trzydziestym. No właśnie, tak myślałem, wyzymeczki. W tym momencie subujcie kanał, aby tutaj właśnie na bieżąco z naszym tutaj właśnie przeepickim powrotem do milionów i ucieczką w ogóle z tego tajemniczego więzienia, no ale no mówię. No! No właśnie, o to mi chodzi. No właśnie, więc serio, ziomeczki, subujcie kanał, dzwoneczkujcie, bo to jest bardzo ważne. No jak sobie widzicie, nie jest nam tutaj łatwo, ponieważ nasz parkour to jest taki totalny szajs, że naprawdę. Oraz też subujcie mój drugi kanał, Elvisa Games, na którym macie również codzienne odcinki od Elviska, więc stary gościu musi być subik na obu dwóch kanałach. I też followujcie mnie na Instagramku, gdzie macie moje epickie zdjęcie i tam właśnie wbiła wczoraj epicka fota. Więc stary gościu strzelam właśnie likesona, followa, więc maciuch. Stary, wiesz co, mam taki fajny pomysł, teraz właśnie sobie wszystko przekminimy, tego parkour sobie to właśnie przeanalizujmy, tam są w ogóle jakieś jeszcze pułapki widzę chyba, więc stary, mam pomysł, po prostu to jakoś sobie jeszcze tutaj przemyślmy i przejdziemy go na przykład na twoim odcinku, co ty myślisz, co? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dokładnie. A jak tobie się nie uda, no to ja najwyżej sam ucieknę i kiedyś tam sprowadzę. Czekaj, ale co ty powiedziałbyś właśnie? Powiem ci teraz tak, powiem ci dlaczego nie warto mnie tak prowokować, wiesz dlaczego? Ale ja myślę, że ja mówię, że nawet gdyby ci się nie udało, no nie? No, więc nie macie, do widzenia panie, do widzenia, nie macie. Okej, ziomeczki, więc w tym momencie to byłem na tyle, ale jak już tutaj właśnie powiedziałem po prostu 100 razy, parkour to nie jest coś dla nas, okej, to nie jest coś dla nas, ponieważ nasz parkour to jest serio totalny szajs, ziomeczki, więc serio, bądź na bieżąco u mnie i u Maciucha, no bo no, nie ukrywajmy, że musimy z tego uciec oboje, to nie? Jesteśmy na siebie skazani, jestem skazany na tego psychopatę, okej, ziomeczki, więc serio, dziękuję wam bardzo, musimy sobie jakoś tutaj właśnie wspólnie poradzić, ale no mówię, z nim nie będzie łatwo, Macioch, nie będzie w sensie, łatwo. Że z tobą nie będzie łatwo. Z tobą! Tak, więc to nie macie, do widzenia, ziomeczki, dziękuję wam bardzo, Eleczko, siemaneczko i ogromne, przeogromne, serdeczne, przepotężne, yo dla was i widzimy się na odcinku jutro, więc pozdro!